Dzisiaj rano usłyszałem, że mały, ale wariat. Nie wiem co o tym myśleć. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się tutaj w serii KBL, w serii HBL, która wróciła w glorii i chwale po dłuższej nieobecności, co mam nadzieję już widzicie, no bo przecież to nie jest pierwszy KBL w historii tego, prawda, kanału po powrocie KBL. A spotykamy się tutaj, no, z nie najmłodszym zestawem, absolutnie nie najmłodszym zestawem, bo spotykamy się tu z zestawem z lat 80., moi drodzy, zestaw o nazwie traktor, no bo jak też inaczej go nazwać, w sumie to traktor, ale tak trochę traktor, trochę koparka można by rzec, no właściwie multifunkcjonalny pojazd. Multifunkcjonalny robotnik to nie był, bo klasyczny dla lat 80. robotnik wyglądał w ten sposób. Klasycznie im też niestety pękały tu torsy, co widzicie brutalnie, tutaj też widać, aż mnie zabolało, moi drodzy, natomiast to było klasyczne, że te torsy tak niestety pękały. Natomiast liczę, bo zestaw oczywiście wylądował na moim sklepie przystańklocków.pl, że ktoś pokocha tego mimo wszystko hipka, bo to się też łatwo da skleić i hipek będzie jak najbardziej funkcjonalny, tym bardziej, że cenę dostosowałem, traktując ten zestaw, jakby ten element po prostu nie istniał, by był uszkodzony, w sensie nieistniejący, i możecie go sobie też dokupić. Hipek do bólu, klasyczny dla tamtych lat oczywiście, jak najbardziej, w hełmie, no tutaj więcej o nim nic nie można powiedzieć, myślę, że takich robotników wiele chociażby na moim kanale w serii KBL mogliście widzieć, ale i po prostu też ogólnie gdzieś tam, jeżeli interesujecie się starszymi klockami, mógł wam się o oczy obetrzeć. No i moi drodzy, tutaj widzicie, te koła tak jest, jeszcze z tym metalem, ajajaj, mimo wszystko, jak na wiecie, 30-ponadletni metal, no to on się trzyma, kurczę, prawie 40-letni metal, trzyma się całkiem dobrze, niestety trochę już nie dzieje. Opony też takie, których już oczywiście dzisiaj w żadnym zestawie nie spotkamy, no zdecydowanie inny model. Mimo wszystko inny model, no w sensie na przykład wiecie o co mi chodzi teraz? W sensie, no gdyby dzisiaj coś takiego wyszło w gazetce, czy by to kogoś dziwiło? Może oczywiście trochę rozwiązania kołowe, czy tutaj te, by tak dziwiły, bo dzisiaj było zastąpione, by to było zupełnie innymi klockami. Niemniej, no uważam, że naprawdę jakby tu akurat ten zestaw aż tak źle się nie zestarzał. Bardzo spoko jest właśnie tutaj to ramię, powiedzmy, do wykopalisk. No bo tak jak mówiłem, ono tutaj działa w ten sposób. Ja wam zaprezentuję jeszcze, bo tu mamy do czynienia z bardzo dziwnym klockiem, o którym mogliście nie mieć pojęcia. Ja pierwszy raz widząc taki klocek w miksie, no to jeszcze raz przypominam, bo zestaw oczywiście pochodzi z miksa, dlatego wylądował też na moim sklepie. Myślałem, że naprawdę jakiś uszkodzony klocek. Spójrzcie, brick 2x2 z taką dziurą, ale nie, on taki po prostu jest, no bo tutaj w ten sposób mu wchodzą te dwa elementy, te dwa ramiona. Kurczę, nie znam się na budowlance, wybaczcie mi kompletnie. Znam się tak na budowlance, że jak rok temu, powiedzmy, własnym sumptem robiłem remont w salonie, to trwał pół roku. I to chyba najlepsze zdanie, jak kurczę, znam się na budowlance. Prosty komin, kierownica, fajno, że jest fotel, bo dzisiaj by to nie było takie oczywiste w dzisiejszych zestawach Lego. Nie, tak jak mówię, możemy tu hulać, możemy tu kopać i jest naprawdę w porządku. Ba, nawet możemy, kurczę, zrobić z tego hipek shootera. No, dzisiaj mamy Lego stud shootery, a spójrzcie, a kiedyś mieliśmy hipko shootery, patrzcie. Ale nie bawcie się tak na budowie, ani ze starszym bratem, ani nigdzie. Dwie lampy z przodu, no i traktor po prostu z funkcją kopania. Jak najbardziej prosty, ale jak najbardziej moim zdaniem też spoko zestaw. Kurde, spoko była ta opcja. Ej, lata, nieźle! Faga, faga. I osobiście, no nie powiem, że dzisiaj mi brak takich zestawów oczywiście, bo wychodzą cały czas w jakiś sposób, czy to w polibagach, czy w innych gazetkach, czy po prostu gdzieś jakieś covery, czy tego typu coś wychodzi. Ale nie wychodzi dosłownie takie. Niemniej oczywistym jest, że spotykamy się z lepszymi, z gorszymi zestawami KBL. Tutaj oczywiście kiedyś było lepiej, bo nie mamy dzisiaj tego systemu do rzucania hipkiem, robotnikiem, ale mimo wszystko nie mam tutaj aż takiego, wiecie, strasznego, okropnego wręcz uczucia braku, że Lego nam coś zabrało, bo wbrew pozorom wiele podobnych mogłoby się ukazać, chociaż nie kojarzę, żeby jakikolwiek się pojawił kiedykolwiek w polibagu mini traktor. No, ale cicho, próbuję jakkolwiek bronić dzisiejszych czasów. Mam nadzieję, że wy jednak nie jesteście z tych ludzi, którzy bronią tylko i wyłącznie dzisiejszych czasów, a że te starsze czasy wam się czasem podobają. Więc jeżeli tak, zostawcie u mnie na kanale subskrypcję, słuchajcie, dużo tutaj kabeli rzucam, dużo starych zestawów, dużo ciekawostek i subskrypcja, a najlepiej wraz z dzwonkiem, pomoże wam po prostu nie przegapić tych odcinków, co chyba będzie fantastyczne, prawda, jeżeli ich nie przegapicie. Kliknijcie więc subskrypcję, kliknijcie też inne odcinki, nadróbcie je sobie, bo uważam, że naprawdę warto. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych KBL-ach. Bye!